Witamy widzowie w dzisiejszym materiale. Lecimy sobie już z ostatnią częścią, co przesunę tutaj, z ostatnią częścią właśnie LEGO Ninjago Skybound. Gramy w samą grę. No i już były dwie części, teraz lecimy z trzecią, właśnie ostatnią. Jeszcze dla przypomnienia, właśnie aktualnie nagrywam ten film 3 lipca, a wy go widzicie pewnie późno, no po prostu później, tak? Kilka dni później, bo jakby ja będę w zawoi przez ten czas, kiedy ja to wam wrzucę, najprawdopodobniej jeszcze chciałam właśnie bardzo podziękować za 500 subskrypcji. Jeszcze zrobię specjalną, no raczej nie, no bo jednak nie jest to jakaś taka okrągła liczba. Raczej bym się bardziej nastawiała na 600 subskrypcji, ale i tak bardzo wam dziękuję za te 550. No i dobra, lecimy. Zapis to był chyba ten. Tak, dokładnie ten. I lecimy do ostatniego sezonu, a raczej poziomu 12. No i tutaj będziemy walczyć sobie z Nadakanem. Mam nadzieję, że troszkę długo to potrwa, a nie takie, wiecie, 5 minut. A jak potrwa 5 minut, to jeszcze tutaj na dokładkę zrobimy sobie dwa razy o te oto leczuszki. Tak więc, okej, ja już nie przedłużam i lecimy sobie do tego sezonu, a raczej właśnie poziomu, nie sezonu. I okej, to był chyba najtrudniejszy, pomijając właśnie, no. Pomijając naszą tygrysią wdowę i Dokrzang. Nie, Dokrzang nie. Ale najbardziej mnie wkurzał mnie Małpi Klucz, ale najgorsze to, dwa najgorsze to właśnie nasz pajączek i o, to jest gwiazdka, wiedziałam. I właśnie Nadakan. No i dobra, schodzimy sobie, weźmiemy sobie tutaj to złoto. Zwrócimy sobie na tego pana oto tutaj shurikena, na tego też chciałem, no ale już nie wyszło, trudno. Teraz mu się zrzucę na głowę, czy nie? Tak, dobra. To też jest gwiazdka w ogóle, jak łatwo, nie? Ale potem dłużej czasu trzeba będzie poświęcić na dekana, niestety. Dobra, ja sobie wchodzę już tutaj. Tak, tutaj też jest gwiazdka, no po prostu idealo, nie? Na razie. Co? Okej. To jednak nie na razie. To on się już jak co pożegna ze mną. Teraz muszę go zamordować. Aha, dobra. Lecimy teraz tak. To nie był ten poziom, tutaj było to. I teraz się zamorduje shurikenem. Hadzia, no mówiłem. Lecimy tutaj. Siema, siema, ziomeczki, nie chcę się z nami walczyć. Wolę się z Simna na dekana. No i właśnie teraz się przydadzą. Ciup, 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 ciup. Ha, ha. Nadakan, 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 nadakan. On nam ucieka, ale my musimy go pokonać. Hadzia, 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 hadzia. Ona atakuje kultami. Musimy poczekać, aż przejdzie to. No i lecimy na kanał. No. Lecimy, lecimy, lecimy. Jednak wolałbym dłużej z nim walczyć, nieco, ale. O, ale i tak się. I co, rozwalił mnie, tak? Fajnie. Lecimy sobie po resztę pieniążków. Nadakan, Natski. Hadzia. Hadzia. Przecież nie da się pokonać, no. To jest niemożliwe. Niewykonalne po prostu, no. Aha, fajnie. Super. No, po prostu się nie da, no. Świetnie. Tutaj złotko mi się do jedno zostało. No, akurat się go złapałem. Aha. Nie, no świetnie. Teraz musimy zebrać na końcacy złotko. No teraz chyba trzeci, jak ja przejdę do góry. No Adakan. Niech tu Flintlock przyleci i cię omami jadem. Przecież, a właśnie takie trochę dziwne, bo jakby tutaj niby jest, że poszedłem po ten jad, a on się chyba nawet nie przydał w ogóle. Bo tutaj jakby już walczę z Adakanem, nie? Zaraz zginę, no właśnie mówiłem. Ekonomię na maksa. No, on się tepnął tak mega. Co jest, że Nadega się tak nie tepał? Chociaż nie, on tak się tepał, no. Dobra, jednak kanoniczne to jednak jest, no. Mówiłem, że jest kanoniczne. Ja. Ej, w ogóle wszedłem mu na baranka, hehe. Spróbuję mu wejść na głowę. Czemu on nawala w ścianę? Nie mam pojęcia, ale spróbuję mu rozwalić łeb. Ja. Nadakan. Wiecie, nagrałem ten odcinek
O 23 nie chcę się ważyć na dekanem, ale i tak muszę. No, zaś się tepną, no. Jak było w serialu, no nie ściemniam, ale. Ale trochę mnie jeszcze wkurza. Chcecie walnąć na dekanie. Od tyłu go. Po co są te wszystkie kartony z piratami, właśnie nie wiem. Albo to jest jakby ta ich statek, no ale co tam są w tych kartonach, to nie mam pojęcia. Już byłem tak blisko. Tak blisko. Na dekana. A on spieprzył stąd tak blisko. I wywiózł mnie w urwisko. Rymy. Może powinienem założyć kanał. Rymy świat Kamila. Nie, żartuję oczywiście. No chodź teraz tu. O. No, co jest? Czego się nie da pokonać? Czy da się w ogóle pokonać tego na dekana? Czy da się w ogóle? Ja go pokonałem i byłem z tego dumny, ale tego nie nagrywałem właśnie, więc szkoda. Ale tak, da się. A teraz to właśnie nagrałem, więc mam nadzieję, że też go pokonam. Nie poddam się po prostu. Jest! No pięknie. Osłabiony ucisk na dekana jest w stanie. Aha, dobra, jednak jest osłabiony. Gdzie ponosi magiczną, ale właśnie tak akurat nie było. No ale okej. Niech już im tam będzie. To nie było akurat konieczne. No i widzicie, wygraliśmy całą grę. Nie no, pięknie. Po prostu pięknie. Udało nam się przejść całą grę. Więc fajnie. Ile było? Ło, 6 minut. Dobra. Kupimy sobie inne rzeczy. Mam jeszcze dużo czasu. Tyle nie potrzebuję. I tak wszystko będę miał za jakiś czas. To nie po co. A, żeby otworzyć to przejście do innych tych. Dobra. A to co to w ogóle jest? O, cholera. 15 tysięcy? Po co mi takie coś? No to, żeby tego rozwalić, to też jest fajne w sumie. Dobra, wezmę to. I to. Dobra. Lecimy z kolejnym. A tutaj sobie weźmy. O, uwolniliśmy ich. I też przeszliśmy całą grę. Ja już przeszedłem drugi raz. No i dobra, to nam zostały w więzieniu jeszcze kilka serduszek. Znaczy serduszek, no. Gwiazdek. Więc tak, wyposażmy się w nowe bronie. W tą. Oraz, moi drodzy, w tą. No i lecimy. No czemu nie? Lecimy. Jesteśmy tu. A musimy przejść przez to. Te kule biją, naprawdę mnie wkurzają, no ale trudno. Ale patrzcie teraz, mam taką jakby ultra nogę, że ona rozwaliła prawie całego wroga. No patrzcie, o, już go rozwala. Więc to całkiem fajne, ale też i drogie w tej grze. No zobaczcie, no już rozwaliłem wroga, no. Teraz tak, tutaj wejdę. O, siema, siema, siema. Zeskoczę. O, rozwaliłem cię. No i teraz tutaj jeszcze ciapał też jest tutaj rozwalony. To w sumie jakby jest okej, ale jakby zabija naszą kreatywność w tej grze. Jakby nie próbujemy już zrobić więcej fajnych rzeczy, tylko po prostu skaczemy i już mamy wszystko zrobione, nie? Skoczymy i ciapał i już mamy pokonanego przeciwnika. Jest takie to trochę, no fajne, poręczne, ale trochę bezsensowne, jeżeli chodzi o kreatywność. No bo zobaczcie, wchodzę, przecież zabiję już wszystkich. A tylko tupie nóżką, no. Troszkę szkoda, bo nie wyposażyłem się w ten harpun, który jednak w tej grze jest bardzo pomocny. Jak zaczynacie grać, to od razu wam polecam zakupić od samego początku harpun, żeby jakby sobie grać, no bo inaczej to po prostu się nie da, tak? W tej grać. A już w ogóle to ten. Jak walczy się tak jak przed chwilą, te wszystkie 12 sezonów, czy zwał jak zwał, to już w ogóle się nie da. Czekajcie, bo teraz mi do oka wyszło. Okej, dobra. Jesteśmy już tutaj. No, wyłaś oko. Nie, co mi do oka wyszło, ale wczoraj coś mi tam siedzi. Dalej. Okej, weźmy sobie tu i tutaj było to. Tak jest. Tu możemy sobie to otworzyć. No i nareszcie mam możliwość wyjęcia tej drugiej gwiazdki.
Jej, fajnie, cieszę się. Jej. Zaraz zrobimy taką przerwę, ale dalej nie umiem tego wyjąć z oka. Dobra, już jest ok. Jeżeli ktoś pytał, okej, teraz sobie weźmy tutaj. No i tak naprawdę ta jedna mocno się przydała tylko po to, żeby otworzyć jedną bramę. Czy się opłaca? No nie, no mówię, korzystajcie z harpuna i ze własnej kreatywności. Bo te dwie moce są takie średnie. Wolałem tej. No i teraz właśnie zrobiłem coś totalnie posranego, porąbanego, bezsensownego. Bo szedłem sam sobie na sam dół, nie? Siema, Aniu. Nara, Aniu. No, nie wierzę po prostu, nie. Jak się wkurzę, to wychodzę z tego. Od razu mówię. Siema. Aha, fajnie. Albo nie fajnie. To zabiło moją kreatywność. Tam już miałem kiedyś tę gwiazdkę, więc już jej nie potrzebuję. No i fajnie. I okej, moi drodzy. Filmik trwał 12 minut. Myślę, że okej. Podsumujmy sobie całe wydarzenia z gry. My sobie teraz wrócimy. I tak. Przejdziemy wszystkie 12 sezonów. Mamy tutaj wszystkich ninja odkrytych. Polecam tą grę, aczkolwiek widziałam, że już zeszła ze sklepu Play. Bo co nie wpisywałam, to jakby mam w pobranych, ale jakby nie można już pobrać znowu. Jakbym sobie usunął, to już nie mogę pobrać. No więc tak szczerze, to wpisując Lego Spaka, bo on nie wychodzi, więc troszkę kiepsko. To ja odpowiadam akurat na jedno pytanie widza, bo też się pytał. Więc co, no, gra bardzo ciekawa, fajna, na pewno nawiązująca do szóstego sezonu, jednego z moich ulubionych, więc też się cieszę. No i chciałoby się więcej takich gier, na przykład w klimacie 13 sezonu, ale tam też mieliśmy planszówkę, więc tutaj akurat no nie trzeba robić żadnej gry. Może w 14 coś ciekawego wyjdzie, nie wiem. W ogóle w przyszłym roku będzie 10-lecie Ninjago, więc myślę, że coś ciekawego się pojawi. Taką przynajmniej mam nadzieję, a nie, że zrobimy to jak z minifigurkami, że a wypuścimy kolejną zwykłą falę i nic się nie stanie. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie w komentarzu, jaka była wasza ulubiona gra z Ninjago na telefon. I w sumie istniała z takich fajnych, to chyba tylko ta. Takich w sklepie Play, no bo z Google to tam jeszcze było te. Na Freevie ta gra z trzeciego sezonu. Albo jeszcze inne tam, Ninjago Rush czy tak dalej. Ale tutaj jeszcze na tym. Na tym telefonie, no to też była fajna gra z czwartego sezonu, gdzie się po prostu walczyło taki turniej. Wybierało się mistrza Spinjitzu albo jakiegoś ninja i się walczyło. To było świetne, ale to też niestety znikło ze sklepu Play. No ale to już, prawda, było naprawdę dużo lat temu. Tak więc ja wam jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. No i w sumie cześć.